Dzień dobry, kawa z trenerem, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj coś wyjątkowego, dzisiaj wyjątkowe jest też to, że zawsze kawa jest w środę, a dzisiaj robimy w czwartek. Za około 2 minutki sobie zaczniemy. Jeżeli dołączasz, to proszę przywitaj się, napisz w komentarzu też, jak mnie widać, jak mnie słychać. Dzisiaj, jak zawsze, jest to godzina dla Ciebie, gdzie odpowiadam na Twoje pytania związane z treningiem, z odżywianiem, z odchudzaniem, z czymkolwiek, z regeneracją, ale dzisiaj też będziemy rozmawiać bardzo dużo o planach treningowych, bo zaczynała się promka na plany treningowe. Od dzisiaj do niedzieli jest wszystko 20% taniej na kod zniżkowy promka na stronie borkowskiadam.pl. Dzisiaj jestem, witam Was na Instagramie, jestem też na Facebooku. Od razu mówię, że na Facebooku jest mi dużo łatwiej, widzę komentarze, jest to ładnie, płynniej zrobione, więc jeżeli chcecie komentować aktywnie, to przerzućcie się proszę na Facebooka, ale ukłon też wśród osób, dla osób, które chcą być na Instagramie. Napiszcie proszę, czy mnie widać, czy mnie słychać, tak, i będziemy sobie zaczynać. Dzisiaj porozmawiamy o kilku ważnych rzeczach, mianowicie kod zniżkowy, mianowicie o czymś takim jak periodyzacja, o czymś takim jak trenować w zimę, tak? Bo to są pytania, które bardzo często mi zadajecie, co robić na zimę, bo martwicie się, że stracicie coś tam, a dzisiaj Wam udowodnię, że nieprawda. Dzisiaj porozmawiamy też o periodyzacji, tak? Co to jest periodyzacja, jak warto ją stosować, dlaczego powinniśmy myśleć troszeczkę w innych kategoriach niż myślimy. To jest bardzo ważne, dzisiaj o tym wszystkim będziemy rozmawiać, tak? Więc jeszcze z minutkę sobie zaczniemy. Poczekamy. Oczywiście w każdej chwili możecie zadawać pytania. Ja do wszystkiego będę tutaj bardzo ładnie wracał, tak? I będę starał się na wszystko odpowiedzieć, szczególnie osoby, które są tutaj pierwszy raz lub dopiero zaczynają jakąś tam przygodę z treningiem, z mądrym trenowaniem, efektywnym trenowaniem. Jeżeli mają jakieś pytania, pamiętajcie też, nie kitrajcie się. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zaprosisz jakąś swoją koleżankę. Tutaj otagujesz ją w komentarzu. Zawsze jak ta nasza społeczność rośnie, to jest bardzo fajne i masz w tym też swój duży udział, tak? Dobra, jeszcze z minutkę. Napiszcie też oczywiście, jaki trening dzisiaj macie. Dzisiaj jest czwartek. W czwartek najczęściej, jeżeli trzymacie się systemu poniedziałek, niedziela, co oczywiście nie jest wymagane, bo możecie się trzymać środa, wtorek, cokolwiek. Napiszcie proszę, jaki dzisiaj trening macie, tak? Czy macie dzisiaj, czy bieganie jędrze ciało i jakiś trening biegowy, czy silna biegaczka, w silnej jest dzisiaj trening też biegowy. Lub plan smukłe ciało, kardio, rzeźba, hantle, czy jakikolwiek inny, także dajcie znać, co tam dzisiaj robicie, tak? Będzie mi bardzo miło, tak samo tutaj Instagram. I będziemy sobie przechodzić powolutku do rzeczy z ogłoszeń. Bardzo ważne ogłoszenie, dzisiaj też wielki dzień dla mnie, bo dzisiaj jest taka coroczna promka. Zeszłoroczna promka była po prostu, zmiotła jakby wszystko, tak? Dziewczyny na zimę, wy, inne osoby, które trenują na zimę, po prostu zresetowały totalnie system, bo zeszło w 4 dni kupiłyście prawie 900 planów, to jest po prostu coś kosmicznego. To się okazało, jak duże zapotrzebowanie jest też na to, jak bardzo chcecie tą zimę przetrenować, tak? Bo bardzo często pisałyście do mnie coś takiego, że to jest pierwszy raz, kiedy trenujecie w miarę systematycznie w zimę, bo zawsze było tak, że tylko te bieganie i biegamy wiosnę, lato, jesteśmy takim sezonowym biegaczem, tak? Później jest zima, w zimę nic nie robimy, dupa, no i później jest wiosna, wiadomo, zryw i tak naprawdę zaczynamy cały czas od nowa, tak? Dzisiaj jest też, tak jak już mówiłem, przez 4 dni promka, więc na stronie borkowskiadam.pl wpisujecie kod zniżkowy promka. Tak, w koszyku zamówienia jakiegokolwiek planu na wszystkie plany treningowe jest zniżka 20% do niedzieli. I uwaga, są też zniżki na, jest też zniżka na kurs SlowFit. Bardzo wiele z Was pytało o kurs SlowFit, więc dostajecie w zniżce, dostajecie nagrania webinarów, 9 godzin, prawie 10 godzin dostępu do webinarów z poprzednich edycji, więc jeżeli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę na temat odżywiania, przede wszystkim nie być na diecie i zrozumieć, jak to działa, zrozumieć odżywianie, zrozumieć, jak działa odchudzanie, procesy redukcji, tak, nauczyć się tego wszystkiego tak po prostu
wiedzieć, co jest ważne, a nie co jest gówno prawdą i jakimiś pierdołami, które nie mają tak naprawdę większego znaczenia, to warto ten kurs przejść. Część z Was pisze, że to jest kurs obowiązkowy, zanim powinno się trenować, jak chcecie się odchudzać, czy zrozumieć, jak to jest, bo po takim kursie najczęściej jecie więcej, osiągacie swoje efekty sylwetkowe, macie luźną głowę, luźną banię, bo zwyczajnie wiecie, co robić. Rozumiecie procesy, wiecie, jak jeść i nie działacie od diety do diety. A dla mnie to jest niesamowite, jak ktoś mówi, że jest całe życie na diecie i jeszcze nie osiągnął swoich efektów. No to ja mówię, no to kurna, no to coś tutaj jest nie tak, coś nie działa, nie? No i właśnie dzięki przez to SlowFit wyszedł tutaj na naprzód, nie wiem jak to powiedzieć, chyba tak. Dobrze, widzę, że bardzo dużo z Was dołącza. Wiedeń się kłania, super, cześć Ewa. Iwona, ja mam regenerację po skończonym planie biegania na ciało, super, widziałem tam relacje na grupie, bardzo dziękuję. Gosia, jak zwykle w pracy odsłucham na Spotify, super. Iwona, zaczynam od poniedziałku bieganie na ciało 2, Aleksandra bieganie i hanty 3, zaraz będę pobiegać. Elegancko. Przepraszam Was, mam delikatny katarek. Wróciliśmy, udało nam się pierwszy raz na urlop wyjechać z dzieciakami i teraz mamy aklimatyzację tutaj z powrotem. Małgosia, drugi dzień półmaratonu. Ewelina, już weszłam na zimowe tory przy kardio i rzeźba. Asia, buongiorno. Magdalena, kardio i rzeźba. Ania, bieganie i hantle, super. Kaja, super, witam. Kaja, dzisiaj koszulka do Ciebie wyjdzie. Niedługo kurier po nią przyjedzie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, tak? Jeszcze tutaj zobaczę Instagram, bo sporo osób jest na Instagramie w ogóle. Cześć. Magda, drugi, bieganie i jędrne ciało. Dobrze, słuchajcie, więc to wszystko jest po to, żebyście też jakby wychodzi naprzeciw waszym oczekiwaniom, bo tak jak już mówiłem, często jest coś takiego, że jesteśmy sezonowym biegaczem, tak, uważamy, że tylko to bieganie, bo to jest fajne i w ogóle, i jak przez zimę nie będziemy biegać, bo ciężko jest przez zimę biegać, myślicie sobie, niektórzy z Was mają bieżnię, spoko, ale niektórzy z Was mają smog, jest ciemno, zimno, strasznie, błoto i w ogóle, i dosyć ciężko, i my się czasami łudzimy, że chcemy biegać, że będziemy biegać, oczywiście różnie z tego jest, z tego wychodzi. I bardzo często pytacie mnie o coś takiego, że jak nie będziecie biegać przez zimę, to czy musicie biegać, żeby nie stracić efektu swojego biegania. Ja mówię, no gówno prawda tak naprawdę, nie musimy biegać, żeby nie stracić efektu swojego biegania. Bo po to trenujecie. Wyobraźcie, że to jest taka inwestycja troszeczkę w wasze ciało, tak? I to, co ja zawsze mówię, mamy w sporcie coś takiego jak periodyzacja. Co to znaczy? To znaczy, że powiedzcie sobie, kiedy chcecie najwięcej biegać, jaką porę roku najwięcej z Was najwięcej biega i ewentualnie najwięcej startuje w zawodach, tak? Prawdopodobnie będzie to okres od maja do września, tak? Większość z Was tutaj biega, mamy ciepło, fajnie, krótkie ciuchy, jakieś zawody są, no jest elegancja, Francja i tak dalej. I super. I to jest nasz taki okres bazowy, kiedy my tutaj powinniśmy biegać. Powinniśmy, możemy oczywiście, to nie jest jakiś mój przymus, ale tak wygląda jakiś tam klasyczny model zawodnika. Oczywiście my możemy go tutaj zaadoptować, tak, do siebie, że w tym okresie jest to najprzyjemniejsze i najfajniejsze, powiedzmy, tak? I w tym okresie byśmy chcieli najszybciej biegać szybko. Nie jest nam potrzebne biegać szybko w grudniu, na cholerę. Nie jest nam potrzebne biegać szybko w listopadzie, w styczniu, lutym, tak? Nie ma to żadnego, nie ma tej podstaw. I teraz co się dzieje, tak? Więc mam taką osobę, która najwięcej biega w tym między, powiedzmy, majem a wrześniem. Co się dzieje po wrześniu? Po wrześniu nie zaczynamy biegać dalej, bo bez sensu, my nie możemy cały rok robić tego samego. To jest jeden z największych błędów osób, które uprawiają amatorsko sport, że cały czas robią to samo, nie pracując na swoich słabszych stronach. Okay? A co jest często naszą słabszą stroną? Brak siły, brak mobilności. Siła to lepszy bieg, to efektywniejszy bieg, bezpieczniejszy bieg, tak? To zapobieganie kontuzjom. Generalnie siła się przekłada na wszystkie aspekty naszego życia i też na każdym sport. Tak naprawdę oprócz chyba szachów siła jest podstawą każdego sportu. I o tym warto pamiętać, tak? Że jeżeli my
po okresie tym takim głównym swoim startowym, nazwijmy to, gdzie najwięcej biegamy, nagle przychodzi chlapa, zima, a w zimę się bardzo ciężko biega interwały, jeżeli nie macie bieżni. Jeżeli ktoś biega rano i po południu, tak, na przykład, gdzie nie jest odśnieżone, no to musicie sobie, jak mamy chlapę, mamy jakiś lód, mamy śnieg, no to nie będziecie biegać efektywnie interwałów, tak? Ciężko jest biegać efektywnie interwałów, bo jak mam się skupić na dużych prędkościach, żeby biegać intensywnie, skoro mam patrzeć pod nogi i patrzeć, żeby się nie wypierdzielić. Wiecie, jedno to kłóci się z drugim, tak? Nie mogę się skupić na efektywności, bo muszę się skupić na tym, żeby się nie wywalić, tak? Więc jakby to jest dosyć ciężkie. I teraz o co chodzi? No to mamy tą jesień, tą zimę i to jest najlepszy okres właśnie na przepracowanie i na swoich słabych stronach, tak? Czyli najczęściej jest to właśnie siła. I teraz wy często myślicie w kategoriach takich, że jak nie będę biegać przez zimę, no to w lato dupa, zaczynam od nowa. No, pamiętajcie to, co ja zawsze mówię, że jakość się zawsze obroni. Jeżeli x tygodni w miarę systematycznie trenowałaś, zbudowałaś jakiś fundament, tak? Jakąś tam formę. Tej formy tak łatwo się nie traci. Mało tego, że zostając w ciągu treningowym, my jej nie stracimy. Okej, może ona spadnie nam o 10-20% w stosunku do tego, co macie teraz, ale przez to, że na przykład zaczniecie trenować siłowo przez zimę, to wy te 10-20 na wiosnę z powrotem szybko odrobicie i przez to, że macie silniejsze ciała, pewnie też mniejszy procent tkanki tłuszczowej, bo trening siłowy najlepiej na to wpływa, tak? Macie lepszą mobilność, gibkość, będziecie zaraz biegać dużo szybciej. Ta siła wam odda po prostu, tak? I tutaj o to chodzi. W momencie, gdybyśmy tak tą zimę sobie przezimowali, tam coś tam biegali, coś tam, nie, też będziemy mieć rzeczywiście spadek, tak? Tak jak już mówiłem, bardzo ciężko biegać. Bardzo źle jest robić w całym roku cały czas to samo i oczekiwać efektów, tak? Musimy zmieniać te bodźce treningowe, musimy mieć miesiące, gdzie będziemy trenować siłowo, gdzie będziemy mniej biegać, gdzie będziemy więcej biegać. I teraz jest jesień, zima i to jest właśnie najlepszy okres na to, żeby postawić na troszeczkę może inną, na pracę nad swoimi słabościami, nazwijmy to tak, okej? I tutaj budować, bo jeżeli my jesteśmy tutaj, biegamy, tutaj mamy nasz poziom siły wzrośnie mocno, bieganie delikatnie spada, to zobaczcie, suma tego i tego bardzo szybko z nawiązką wam zaprocentuje z powrotem na wiosnę. Mało tego, jeżeli oczywiście chcecie pracować nad sylwetką, a większość was chce, no to jest najlepszy teraz czas, tak? I tutaj naprawdę nie ma wymówek, bo teraz możecie powiedzieć, ale ja nie mam gdzie, ja nie mam warunków czy coś. No słuchajcie, dziewczyny udowadniają na grupie, tak? Że wystarczy matę rozłożyć naprawdę pod biurkiem, w korytarzu. Niektóre z was trenują między łóżkiem a łóżeczkiem dziecka i można, tak? Wy tam nie macie siedzieć, wiecie, mieć siłowni w garażu, luster i sprzętu, nie wiadomo, każda by tak chciała, każdy, ja też bym tak chciał, ale nie mam, no. Ja trenuję też w warunkach takich, że no i pokażę wam nawet Bosiara, czy coś, że ona też czasami gdzieś tam w korytarzu skacze i tyle, tak? Trzeba sobie jakoś radzić, ok? I to jest najlepszy okres teraz właśnie, żeby popracować nad swoją siłą. Paradoksalnie większość planów siłowych bazuje też nad jakąś tam intensywnością i ta intensywność pozwoli wam też w dużym mierze nie stracić kondycji, co też często mówicie, jak na przykład jesteście na planie smukłe ciało czy kardio i rzeźba, że po tym planie zaczynacie biegać. Zaczynacie dużo szybciej biegać, tak? No i właśnie to jest dowód na to, co mówiłem. Dobrze, słuchajcie, teraz się chwilkę zatrzymam. Dajcie jakieś pytanka, jeżeli macie, a propos tego, tak? Może ktoś zeszłą zimę przetrenował właśnie tak, jak ja teraz mu powiedziałem, bo bardzo często powiedziałyście, tak już też wspomniałem, że nie wyobrażałyście sobie, że to była pierwsza zima w waszym życiu, kiedy w miarę systematycznie trenowałyście. A dlaczego? Bo wiedziałyście, co robić. Wiedziałyście, że to ma sens. Tak? Nie łudziłyście się, że dobra, może pójdę pobiegać, poklepię te kilometry. No bo wiecie, że to jest bez sensu. Jak coś jest bez sensu, no to tego nie warto robić. No, proste. Dobra, słuchajcie. Ja cofam się tutaj do komentarzy. Zobaczę, co tutaj robicie. Kaj pisze, cześć, ja ostatnio po chorobie, ciężko dokończyć plan, który plan polecacie po silnej biegaczce? Ja zawsze mówię, jeżeli to, co robisz, ci odpowiada, jeżeli czujesz, że idziesz w dobrym kierunku, tak, jest to fajnie, wpisuje się w twoją rutynę dnia, bo każda z was ma swoje życie, każda z was inaczej pracuje, każda z was ma inną ilość obowiązków, tak, niektóre z was mogą sobie pozwolić na 3 treningi w tygodniu, inne na 5 treningów w tygodniu.
jeżeli to, co robisz, ci odpowiada. Widzisz tego efekty, dobrze jest iść to dalej. Dobrze jest iść to dalej, więc jeżeli robisz silną biegaczkę, idź silną biegaczkę 2, tak? Jeżeli oczywiście chcesz też teraz biegać, tak? Bo to też jest ważne pytanie. Wy musicie sobie odpowiedzieć teraz na pytanie. Co ja przez najbliższe 2, 3, 4 miesiące realnie, nie co bym chciała, co ja realnie mogę zrobić? To jest bardzo ważne pytanie, bo ono będzie determinować nam ewentualne wasze wybory, tak? Tutaj Olga pisze, wyczekiwałem na promkę, super, bo hantle wejdą, ponieważ bieganie w tym czasie mam wykluczone, hantle wejdą wcześniej, wyrobię moc, dojdę z kontuzją do ładu i ruszę pełną parą. Tak, siła jest, zabezpiecza wasze ciała, tak? Zabezpiecza na ewentualne kontuzje, zmniejsza ryzyko tych kontuzji, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, ewentualnych urazów oczywiście. Gosia pisze, dzień dobry, w końcu mogę być z wami, kończę 8 tydzień biegania jednego ciała, super Gosiu. Kaja pisze, slow fit jest super. Tu a propos, pamiętajcie, że slow fit, webinary slow fitu też możecie sobie zakupić w promce, tak? Same webinary. Kaja pisze, slow fit jest super, 5 tydzień i 2,5 kilo mniej, plus 2 dziurki w pasku, polecam. Napisz Kaju, czy jesz więcej teraz niż jadłaś? Czy jesz więcej niż jadłeś? Bo to jest bardzo ciekawe. Większość z was pisze, że teraz po slow ficie je więcej. Oczywiście je inaczej. Ale je więcej i chudnie. Tak? I to jest znowu ten paradoks, który ja zawsze mówię, że róbmy odwrotnie niż wszyscy. Jeżeli wszyscy są na dietach, no i nie mają efektów, no to coś nie działa. Jeżeli wszyscy klepią kilometry i nie mają efektów, to coś nie działa. No to róbmy odwrotnie. Tak? A ja jeszcze piszę, plan treningowy niestety w zawieszeniu, chyba jestem na antybiotyku. Pozdrawiam. Dobra. Przepraszam. Zdrówka Kaju. Halina, cześć. Asia, cześć. Kamila. Dobra. Gosia pyta, czy w kardio i rzeźba jest lekkie wybieganie raz w tygodniu? Czy w hantlach jest też takie wybieganie? W planie kardio i rzeźba i smukłe ciało jest w weekend jeden trening typu kardio. Tak? Może to być wybieganie, jeżeli biegacie. Jeżeli nie biegacie, może to być mocny spacer, basen, rower, cokolwiek. Tak? Chodzi o to w tym treningu, żeby, bo to nie jest plan biegowy, kardio, rzeźba, smukłe ciało, żeby raz w tygodniu, tak na to nazywam, przepompować serduszko. To znaczy, żeby być na większej intensywności, znaczy na niskiej intensywności dłuższą ilość czasu. Okay? Czyli odwrotność to, co macie w innych treningach. Na planach hantle nie ma żadnego wybiegania, to jest plan typowo siłowy. Nie ma tam już czasu na jakieś wybiegania, ale bardzo można oczywiście na każdym planie bardzo dużo spacerować, maszerować, bo spacery, maszerowanie jest to najlepsza, jedna z najlepszych form na regenerację aktywną i zmniejszenie też poziomu stresu. Dobra, idziemy dalej. Bożena pisze, skończyłem się na biegaczkę, jestem na bieganiu i hantle. Jaki następny plan wybrać? Właśnie ze względu na to, że zimą ciężko robić interwał. Przepraszam. No, właśnie. Biegam zawsze późnym wieczorem. Wiesz co, ja bym poszedł w hantle. Jeżeli ty jesteś na bieganiu i hantle, to poszedłbym w hantle, bo warto kontynuować trening siłowy. Przepraszam najmocniej. Dobra. Viola pisze, w zeszłym roku zimą robiłam plan hantle. Przeszłam też COVID, który różnie wpływa później na kondycję. A wiosną ruszyłam jak burza. Także periodyzacja działa w tym roku, to powtórzę. Super. Jezu, przepraszam. No właśnie. Mam nadzieję, że dojadę do końca live'a. Dopiero 20 minut. Gosia pisze, mój następny plan po bieganiu i jednym ciele i silnej biegaczce to będzie kardio i rzeźba, ale nie wiem co po kardio i rzeźba. Czy na planie chętnie można sobie raz w tygodniu lekko pobiegać, żeby głowę przewietrzyć? Nie można. Od razu mówię, możesz sobie iść na spacer kilka razy w tygodniu. Plan hantle jest już dosyć mocno, znaczy mocno, no trenujecie 4 razy w tygodniu, więc nie ma już tam czegoś takiego jak bieganie. Natalia pisze, witam, jestem totalnym świeżakiem, jeśli chodzi o bieganie, wolę ćwiczyć w domu w zimę, jaki plan wybrać na początek?
przepraszam. Generalnie, Natalio, to zależy, czy już coś robiłaś. Tak, jeżeli nie, to albo robiłaś jakiś tam fitness czy coś, albo nie było to systematyczne, to zacznij od planu smukłe ciał. Jeżeli natomiast coś już robiłaś, to zacznij od planu cardio i rzeźba. Tak, zawsze jest to troszeczkę już mocniejszy plan, nazwijmy to. Marzena pisze, że po slow ficie jem więcej, a 3 kg mniej. Super. Przepraszam, musicie ze mną wytrzymać, tak? No, nic nie zrobię po wakacjach, jakoś jakiś kaszelek. Praktycznie wszyscy w domu mamy. Dobra, Kamila pisze, zrobiłam 6 planów związanych z bieganiem. Obecnie rozpoczęłam Huntley 1, czyli strict siłowy trening. Jestem bardzo ciekawa tego planu. Wierzę, że na przyszłą wiosnę, dzięki nabyciu siły na planie Huntley, pozwoli mi szybko wrócić do formy na planach biegowych. Super. Ewelina pisze, że 5 treningów w tygodniu dużo, że dla niej bieganie jedno ciało. No, musicie pamiętać, tak? Musicie się liczyć z tym, że może być ciężko biegać, dlatego tak już mówimy. Tak, ja jestem dzisiaj kaszlący i w ogóle. Ania pisze, ja już 2 zimy przetrenowałam systematycznie, bez biegania i widzę, że moja forma ani zdobyta figura absolutnie na tym nie straciła. Przeciwnie, tak jak mówisz, dokładnie jestem wiosną silniejsza. Nawet teraz po dłuższej chorobie widzę nadal utrzymujące efekty systematycznego wcześniejszego trenowania. Agnieszka pisze, ja stosując kurs slow fit, w końcu zaczęłam konkretnie tracić centymetry w górnej partii ciała plus brzuch. Na dole poleciało szybko i już dawno nie ma co spadać. Super. Ewa pisze, witam, ja biegam od marca 3 razy w tygodniu, jaki plan wybrać jako pierwszy? To zależy, Ewa, co chcesz robić. Jeżeli chcesz biegać tylko i masz 3 razy w tygodniu czas na bieganie, to warto wziąć bieganie i jedne ciało, tak? Jeżeli natomiast chcesz biegać i wzmocnić ciało, czyli możesz też sobie 2 razy w tygodniu potrenować siłowo, bez sprzętu, to warto wziąć plan silna biegaczka. Dobra. Tak? Jak macie jeszcze jakieś pytanka, to dawajcie, słuchajcie, bo chyba skończę dzisiaj troszeczkę wcześniej, bo mnie tak gardło coś mi zaczyna męczyć, a nie chcę wam tutaj w mikrofony kichać i kaszleć. Dobra, ja tu jeszcze sobie obejrzę, co my tutaj mamy. Dobrze, jedziemy dalej. Słuchajcie, są pytanka. Sylwia pisze, co po smukłym ciele i kardio żywa? Cel, poprawa kondycji, prędkości na podejściach w górę i wejściach w góry. No, zdecydowanie Huntley. Już jeżeli jesteś już po tych dwóch planach, gdzie pracujesz na ciężarze własnego ciała, to ja bym już poszedł w ciężar zewnętrzny. I teraz od razu mówię a propos Huntley, tak? Bo bardzo często pytacie, jakie Huntley wybrać. No, na stronie jest opis mniej więcej, jak ich wybrać, a co ja polecam. W Decathlonie są taka walizeczka jest, gdzie są 2 hantle do 2 razy 10 kg regulowane, żeliwne. Tak? I to jest jeden z najlepszych wyborów, jakie możecie sobie zrobić, bo warto mieć hantle regulowane, z tego względu, że to nie działa tak, że jak będziemy sobie machać jakąś 3 kg hantelką przez cały plan, to będziemy robić super turbo efekty. Bo tak jak w bieganiu biegacie coraz szybciej, tak w treningu siłowym, żeby robić postęp, trzeba to ten nasz bodziec zwiększać, tak? Czyli trzeba delikatnie zwiększać ciężar. I tutaj bardzo fajnie właśnie, jeżeli mamy hantle regulowane, możemy sobie tym manipulować, tak? A zobaczycie, że po 2-3 tygodniach wasza siła pójdzie dosyć mocno w górę i wtedy będziecie już wymagały troszeczkę większego też obciążenia adekwatnego oczywiście do waszych, tak? Gosia pisze, bardzo podoba mi się taki plan, biegowe maj, październik, siłowe listopad, marzec. Brakowało mi takiej kropeczki nad i. Super.
Gosia pisze, ja niestety zatrzymałem się na 5 tygodniu, choróbsko nie odpuszcza. Zasada, Gosiu, jest taka. Jeżeli przerwa była dłuższa niż to, ile zrobiłaś planu, to możesz zacząć od nowa. W przeciwnym razie, czyli jeżeli na przykład miałaś 5 tygodni planu, zrobiłaś, a przerwa była 3-4 tygodnie, czyli była krótsza, to wznawiasz miejsce, w którym skończyłaś. Przepraszam. Gosia pisze, ja mam w planach triatlon, jak skończę bieganie na ciało, to co dalej? No, generalnie triatlon raczej masz na wiosnę, tak? Czy gdzieś tam na lato, więc pytanie, co teraz też robisz? Bo triatlon, wiecie, triatlon można się trenuje teoretycznie między 7 a 9 treningów w tygodniu, tak? No, między 5 a 9, 5, 2, 2, 1, no między 5 a 9, więc bardzo ciężko tutaj dołączyć jakiś plan lub bazować na jakimś planie. To jest bardzo dosyć mocno indywidualna sprawa, tak? Bo ktoś możesz teraz, powinnaś, jeżeli chcesz zrobić triatlon, to zaraz powinnaś pływać dwa razy w tygodniu na przykład, lub trzy razy w tygodniu, powoli gdzieś robić jakąś bazę tlenową, nie wiem, na rowerze na przykład, lub na bieganiu, więc ciężko to jakiś plan dołączyć. Dobra, idziemy dalej. Marta pisze, skończyłam silną biegaczkę, jaki teraz plan wybrać? Tak jak już mówię, jeżeli to, co robisz, ci odpowiada, widzisz efekty, czujesz się w tym fajnie, wpasowuje się to, nie nadwyrężasz swojego dnia, to warto kontynuować to, co robisz i iść w silną biegaczkę 2. Po to są kolejne części tych planów, właśnie żeby móc, jeżeli to nam dodaje jakiś tam efekt, móc to kontynuować. Natalia pisze, co oznacza wolne wybieganie? Wolne wybieganie oznacza bardzo, bardzo wolny bieg, nawet czasem marsz. Nie ma tutaj żadnego wyznacznika tempa. Najczęściej stosujemy zasadę tempa konwersacyjnego, czyli taki bieg lub taki marsz, gdzie jesteśmy w stanie spokojnie rozmawiać. Nie chodzi tu o żadne klepanie kilometrów, nie chodzi tu o żadne nabijanie kilometrów. Po prostu chodzi o delikatną pracę serca w dłuższej perspektywie czasu. Ania pisze, jeśli zrobiłam przed obecnym bieganiem hantle wszystkie hantle, to czy mogę zrobić następne smukłe ciało? Wiesz co? Jezu, przepraszam was najmocniej. Generalnie możesz, bo to będzie taki fajny, taki, ja bym to potraktował jako taki oddech dla twojego organizmu, tak? Bo po 3-4 planach siłowych na hantlach warto sobie troszeczkę właśnie to zjechać, zrobić sobie taki luźniejszy plan, żeby też to ciało troszeczkę odpoczęło, troszeczkę innych bodźców nabrało jakby, więc spoko, pod tym kątem, tak? Bożena pisze, wykupuje slow fit, przekonaliście mnie. Iwona pisze, a czy ja mogę zacząć od razu kardio i rzeźba bez zrobienia pierwszego planu siłowego? Znaczy, generalnie zasada jest taka. Jeżeli ktoś nigdy nie trenował ostatnio, nie że tam 20 lat temu, nie trenował siłowo, to warto zacząć od planu smukłe ciało. Natomiast jeżeli może robiłaś silną biegaczkę, może jakiś inny, to wtedy jesteś już zaprawiona, nazwijmy to, i taki plan jak kardio i rzeźba będzie lepszy. Dlaczego? O co chodzi? Smukłe ciało bardzo fajnie wprowadza w aktywność i jest to prosty plan, ale jak mówicie, z czego diabeł tkwi w tej prostocie, tak? Proste rzeczy najbardziej działają i jakby to jest najfajniejsze takie wprowadzenie w trening siłowy. Natomiast kardio i rzeźba jest kontynuacją smukłego ciała, jest już dosyć troszeczkę dłuższy i troszeczkę bardziej intensywny, tak? Więc no, oczywiście możesz, pewnie dasz radę, tak? Ale tak jak mówię, książkowo, smukłe ciało, dopiero potem kardio i rzeźba. Tak, ja to zawsze tak widzę, nie? Ewelina pisze, ja już mam wymarzony prezent na urodzinki od męża. Już nie mogę się doczekać, ale muszę skończyć kardio i rzeźba. Walizka, 20 kg, hantle czekają. Kali napisze, zrobiłem marszobiegi, jaki plan wybrać, jeśli chciałem dodatkowo raz w tygodniu jeździć konno? No, wybierz bieganie jędrne ciało. Jeżeli chcesz dalej biegać, to bieganie jędrne ciało. Jeżeli nie chcesz biegać, chcesz wzmocnić ciało, teraz to smukłe, to plan smukłe ciała.
Iwona pisze, witam, jestem nowa, chcę skorzystać z planu, ale nie wiem, jaki plan wybrać, trochę biegam. Jeżeli trochę biegasz i chcesz dalej trochę biegać, to wybierasz plan. Jeżeli tylko chcesz biegać, to mamy trzy wyjścia. O, może tak. Jeżeli tylko chcesz biegać, to wybierasz plan bieganie i jędrne ciało 1. Jeżeli oprócz biegania chcesz wzmocnić swoją sylwetkę, metabolizm troszeczkę bardziej, nabrać trochę siły też, to plan silna biegaczka jest super planem tutaj. Natomiast jeżeli nie chcesz biegać lub chcesz raz w tygodniu tylko biegać, tak, a chcesz bardzo mocno postawić na siłę, na metabolizm, na ujędrnienie ciała, na po prostu na taką sprawność, to plan smukłe ciało wybieramy. Tak? I to jest najfajniejsza droga. Więc pytanie odpowiadamy sobie, bo ja często od Was dostaję pytania, jaki plan wybrać, żeby schudnąć w brzuchu czy schudnąć w nodze. Tak? No, ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, nie wiedząc, co Wy możecie robić i co robiłyście. Dobrze? Bo to tutaj musimy sobie powiedzieć, co z tego, że weźmiemy, to wiecie, ja nie chcę działać tak, jak wszyscy pieprzą w internecie, tak? Weź ten trening na płaski brzuch, trening kurna na brazylijskie pośladki, trening na smukłe uda. No, kurwa, przepraszam bardzo, to nie ma czegoś takiego, tak? Nie ma czegoś takiego. Tkankę tłuszczową tracimy z całego ciała. Możemy wzmacniać dane partie, ale nie możemy spalać jakiegoś miejsca, tak? Wszystkie plany działają globalnie. To znaczy, że w większości planów, przy wszystkich planach tak są ułożone ćwiczenia, że pracuje się całym ciałem. Dzięki temu jest to tak efektywne. Ale żeby było efektywne, musi być zrobione. Tak? W miarę systematycznie. Żeby było zrobione w miarę systematycznie, musi to pasować do ciebie. Tak? A nie, że będziesz się męczyć z czymś i nie będziesz chciała czegoś robić, bo ale tutaj ten najlepiej, najlepszy, tak? Dlatego nie, każdy plan będzie Cię doprowadzał do Twojego celu. Jeżeli chcemy pracować nad sylwetką, oczywiście plan siłowy będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, siłowo-biegowy będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale nie każdy może, nie każdy chce, tak? Tutaj Olga pisze, czy jedna walizka takich hantli regulowanych z Decathlonu wystarczy? Tak, jedna walizka wystarczy, zawsze możesz sobie, bo zasada jest taka, że na górne partie ciała będziecie trenować gdzieś w zakresie między 5 a 10 kg z czasem, tak? Na dolne między 5 a nawet 20, więc można sobie troszeczkę tych talerzy poprzekładać, ale jak będzie za mało, to zawsze możecie sobie kupić, wiecie, tam dwa talerze po 2 kilo i sobie po prostu podokładać, więc daje to nam najlepszy obraz, najwięcej możliwości, tak? Kamila pisze, zrobiłam bieganie jędrne ciało, jestem w trakcie biegania jednego ciała 2. Jaki plan wybrać na zimę? Odpowiedz mi, Kamilo, na pytanie, co chcesz przez zimę robić? Bo może masz bieżnię i chcesz dalej biegać, to wtedy wybierasz plan bieganie jędrne ciało 3, jeżeli Ci to odpowiada. Natomiast warto, jak macie dwa jakieś plany z danego cyklu i chcecie, warto co jakiś czas zmienić bodziec, tak? Czyli znowu patrzeć w kategoriach rozwijania się, a nie tracenia czegoś. Tak, czyli na przykład może masz więcej czasu i skoczyć na plan silną biegaczkę. Lub może przez zimę zaniechać biegania, nie martw się, nie stracisz za dużo, i zacząć budować silne, sprawne ciało, tak? Które też oczywiście będzie przekładać się na sylwetkę. Dobra, idziemy dalej. Asia pisze, trenerze, mam pytanie, jak ujarzmić robaka. Nie mam pojęcia, ale chyba jest coś takiego, że trzeba wrogów trzymać blisko, tak? Więc musisz, jak się powiedzenie chyba, więc musisz się z nim po prostu, musisz częściej go robić. Często go robić i darzyć go sympatią. To wtedy będzie okej. No i oczywiście dupa niżej i w Twoim przypadku też kolana pod dupą, nie? A wiesz, o co chodzi. I do tego na przemian z krzesełkiem. No jakby nie patrzeć, robak to jest takie krzesełko, tylko że w krzesełku robak jest pionowy, a w robaku robak jest poziomy, tak? Ale jakbyście się obróciły i oparły ścianę, to można robić robaka. Robak o ścianę to jest krzesełko. Tak teraz sobie wyobraziłem, faktycznie. Najlepiej go zlej. Już się memy tworzą. Niech się tworzą. Słuchajcie, te memy i Mila, tu Ewa, inne osoby, które mają
wpływ na to. Pamiętajcie, że robicie niesamowitą rzecz, tak? Bo moim też jakby takim cichym celem tego wszystkiego, co my sobie tu robimy, nie było to, że ja będę wam sprzedawał plany, upychał plany, tylko to, że stworzymy taką sobie fajną grupę, taki a la klub w internecie, gdzie będziemy się świetnie bawić, gdzie będziemy mieć do tego wszystkiego dystans, tak? Szczególnie no, osoby, które bardzo często wiecie, że no, panuje ogólna spinka na wszystko, tak? Spinka, porównywanie się, wyników, wszystkiego, ile kto schudł i tak dalej, i tak dalej. Ja nigdy nie chciałem tego na grupie. Zawsze chciałem, że uważałem, że jak stworzymy sobie, i zawsze tak robiłem, czy gdzieś w klubach, czy coś, jeżeli stworzymy sobie środowisko, które będzie przyjazne temu, że będziemy trenować, to reszta rzeczy będzie się sama dziać, tak? Jeżeli będziemy się skupiać na wynikach, na efektach, to będziemy cały czas się skupiać na wynikach i efektach, a jak wiecie, one nie przychodzą liniowo, trzeba na nie poczekać i to nie jest dobry sposób na przepraszam, na polubienie procesu, tak? To jest takie coś jak, wiecie, czekamy i codziennie się ważymy. Jezu, dzisiaj zero, jutro, wow, jest pół kilo, a za trzy dni, Jezu, plus jeden. No, jak dobrze wiecie, waga wariuje, w ciągu dnia się zmienia 3-4 razy, więc nie ma tu, i nie jest dobrym wyznacznikiem, jak trenujecie. Więc stworzenie środowiska, gdzie będziemy się dobrze bawić, będziemy się wzajemnie wspierać, będziecie dumne z tego, co robicie, tak? Czyli znowu odwrócenie tego wszystkiego, co się dzieje w tym internecie, gdzie jest tylko jeden wielki lans i piękno, to nie. To my właśnie pokazujemy czerwone twarze, śmiejemy się dużo, mówimy o jakichś tam swoich słabościach, tak? Mówimy, jak pokonaliśmy robaka. Jakby to jest dla mnie największa wartość tego wszystkiego i tej grupy, tak? I niech to sobie dalej tak trwa. I te memy są ogromną częścią tego wszystkiego. Zobaczcie, czekacie na memy, przychodzicie do pracy, czekacie na memy i jakby to jest to, o co mi chodzimy, tak? I sobie gdzieś tam w tle fajnie trenujemy, jest przyjemnie i w ogóle, nie? Kamila pisze, mam czas i mogę biegać również z nią. Pytam właśnie pod kątem zmiany bodźca. No to chyba odpowiedziałem, tak, Kamilo? Dobra. Ola pisze, po długiej przerwie biegania właśnie zakończyłam plan marszu biegi, co dalej? Tak, jeżeli chcesz dalej biegać i tylko biegać, to bieganie jedno ciało. Jeżeli chcesz biegać, dodać do tego jakieś treningi siłowe, to silną biegaczkę. Dobra, jedziemy dalej. No, będziemy kombinować z tym na żywo. Tutaj jakimś spotkaniem zobaczymy, czy dojdzie do skutku. Przepraszam, na jesień, na zimę, czy później, tak? Niestety moje dzieciaki dosyć mocno chorują i bardzo ciężko mi jest tutaj cokolwiek zaplanować i gdzieś się umówić po prostu tak na sztywno, tak? Dobra. Olga pisze, grupa jest zajebista, dobrze to trening zorganizowałeś. Joanna pisze, a co mam kupić za plan, jeśli już zrobiłam bieganie i hantle 1, 2, 3 i silną biegaczkę? Mam bieżnię, chciałabym i biegać, i ćwiczyć z hantlami. Ja bym, to co ja mówiłem, nie wolno, dosyć dużym błędem jest cały rok biegać, dosyć dużym błędem, bo bardzo mocno narażacie się na przeciążenia, bardzo mocno narażacie się na jakieś mikrourazy i nie dajecie ciału odpocząć, tak? I ja bym tutaj nie był za tym, żeby cały rok klepać, tłukć, cały rok przez 3 dni w tygodniu biegać, tylko dałbym troszeczkę ciału, Asiu, odpocząć, wiesz, i chyba bym zrobił same hantle po prostu. Same hantle i bym nie biegał. Taka moja rekomendacja jest. Dobra, jedziemy dalej. Agnieszka pisze, wczoraj akurat miałem krokodylki, robaka, krzesełko, długo będę pamiętać. Niedługo, jakieś 2-3-4 dni maksymalnie popamiętasz i już przestanie boleć. Tak jak Asia pisze, traumatyczne wydarzenia szybko się wypiera. No, coś w tym jest. Słuchajcie, ja zawsze mówiłem, pamiętajcie, i to też jest taka wartość tutaj, którą na szczęście chwyciłyście, tak? Żebyśmy się nie wstydzili tego, co robimy. Wstydzić to się można, wiecie, jak wpierdalam chipsy na kanapie i oglądam Netflixa 3-4 godziny
wieczorem dziennie i robię to codziennie, tak? I mówię, że nie mam czasu, to nie jest dla mnie, nie chce mi się, to się możemy wstydzić. Ale w momencie, kiedy nieważne, czy startujesz z nadwagą, czy nie startujesz z nadwagą, robienie czegoś dla siebie, robienie czegoś, żeby stać się lepszym, w żadnych kategoriach nie możecie traktować jako wstyd. Tak? Jako, że się czegoś wstydzicie, że wstydzicie się zrobić rozgrzewkę, że wstydzicie się na wiosce iść biegać, tak? Bo wioska nie zrozumie. To wioska nie zrozumie, to jest ich problem, nie twój. Tak? Ty żyjesz dla wioski, czy żyjesz dla siebie? Wiecie, i zawsze moim celem też było to, żebyście, jakby to powiedzieć, bardzo dużo zaczęły w siebie wierzyć. Żebyście były dumne z tego, co robicie, bo przekraczacie swoje granice, żebyście wspierały inne dziewczyny, które mają zwątpienia, które gdzieś tam znowu mają zabobony, tak, czy gdzieś się tam porównują, że to nie jest w ogóle totalnie ważne. I to się dzieje, tak? Może nie na pierwszym planie, ale pod koniec pierwszego, na drugim, trzecim, to już w ogóle. Czyli tak zwana ta luźna bania, tak? Duma z tego wszystkiego, że pomimo, że ci się nie chciało, że pomimo, że było ciężko, każdemu jest ciężko, każdemu się nie chce. Ni żadna z was, ani ja nie ma czegoś takiego, że wstaję rano, trening. I tak codziennie, co dwa dni, co trzy, nie ma czegoś takiego. Każdemu się nie chce, każdy ma chwilę zwątpienia, każdy ma gorsze okresy, każdy ma lepsze okresy, tak? Ale najgorsze, co robić, to ujmować swoim dokonaniom, czyli jak coś robicie, to kitracie się z tym, bo ujmujecie swoim właśnie dokonaniom i sprowadzacie je do takiego marginalnego miejsca, gdzie robię, ale się wstydzę, zamiast robić i być dumnym, bo nawet wy sobie nie zdajecie sprawy. My wszyscy myślimy, że jak idziemy, robimy rozgrzewkę w centrum miasta, to całe miasto się na nas patrzy, albo cała wiocha. Gówno prawda, wszyscy mają to w dupie. Wyobraź sobie odwrotną sytuację. Biega jakaś pani i się na nią i robi jakąś rozgrzewkę i ty się na nią patrzysz. Mamy teraz tutaj z was, jest tutaj 150 osób, 100 osób, tak? Jest to jakaś próba społeczna. Ile z was pomyśli sobie dziwnie o tej osobie? Nikt. Nikt. Tak? To tylko jest i wyłącznie nasza wyobraźnia, że my myślimy, że wszyscy na nas patrzą i wszyscy się z nas śmieją i wszyscy nas oceniają. Tak? Dajmy przykład innym. Nie róbmy tak. Okej? Tylko wspierajmy. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak wiele z was w momencie, kiedy pisze, że zrobiło trening, pisze, że zrobiło plan treningowy na grupie, ma na koncie zainspirowanie innych osób. Tak? Wy myślicie tak myślimy egoistycznie, że napiszę, ale no nie wiem, może mi ocenią. Ani nie patrzymy, czyli patrzymy bardzo defensywnie. Tak? Nie patrzymy na zasadzie, kurde, wiecie, zobaczcie, ile osób na podstawie waszych wpisów zaczyna trenować. Ile osób pisze, że obserwuje i chce tak jak wy, tak? I to jest mega wartość. Jesteście wy inspiracją dla innych osób i jesteście przykładem dla innych osób, tak? Bo inne osoby prędzej czy później będą chciały robić to, co wy. Tak już jest, no. Bo zobaczą, że macie efekty, zobaczą, że jesteście szczęśliwe, zobaczą, że jesteście systematyczne. Dojdą do wniosku, że warto coś zrobić ze swoim życiem. No. To tyle. Tutaj Adam Coelho. Jedziemy dalej. Się zagadałem. I sobie zobaczymy, co wy tutaj dalej piszecie. Anna pisze, jak długo robić te przerwy od biegania, są jakieś wytyczne? Nie ma żadnych wytycznych, no, nie ma żadnych wytycznych, ale jeżeli już robię jakiś plan inny, czy na przykład siłowy, to warto zrobić na przykład dwa plany, tak? No bo to jest tak jak bieganie, wiecie, po jednym planie są fajne efekty, ale już jak damy drugi plan po tym, no to te efekty scementujemy i jeszcze je wyniesiemy na inny poziom. I tak samo jest tutaj z siłowym, tak? Dlatego warto na przykład teraz robić 4 miesiące siły, później sobie 4-6 miesięcy biegać, tak? I to jest taka fajna książkowa taka rzecz, tak? Asia pisze, trenerze, mam pytanie, myślisz nad kartami rabatowymi do sklepu z odzieżą, bo ja muszę wszystko wywalić, a na golasa chodzić nie będę. Nie wiem, ciężko.
Chociaż ostatnio kilka z was napisało, żeby jakieś ciuchy zacząć robić. To jakąś kolekcję silnej biegaczki czy coś. Basia, mądre słowa, wsparcie, super. Basia, trener, czy sklep posiada bluzy? Nie, nie posiada bluz. Koszulki są co roku, jakieś limitowane. Jeszcze tam parę zostało na sklepie. Zobaczymy, no jeżeli będzie zapotrzebowanie, to może ja znajdę jakiś materiał przede wszystkim, który będzie... Będę uważał, że jest spoko, no to możemy na przyszły rok pomyśleć, tak? Czy gdzieś tam zobaczymy. Wszystko będzie zależało od tego, co chcecie. No, to wszystko, te kolejne plany powstają tak naprawdę na waszą prośbę, tak? Asia pisze, u mnie wioska najpierw pukała się w czoło, potem przyglądała, później zaczęła klepać po plecach, a na koniec sama zaczęła naśladować, bo dobra robota sama się obroni. To jest dokładnie to, co ja mówię. Dokładnie to, co powiedziałem, tak? Ewelina pisze, właśnie pamiętam, przepraszam, jak na początku silnej biegaczki krępowałem się robić rozgrzewkę. Przeszło mi, a potem zauważam wiele osób, które przed bieganiem się rozgrzewa, biega interwały. Kto wie, może była też tam borkofoczka. Bo słuchajcie, bo jak wy zaczynacie coś robić, to zaczynacie też dostrzegać te osoby. Tak? Uwierzcie mi, nikt nie patrzy na was jako na dziwaka. A jak będzie jakiś Zbychu czy Grażyna patrzeć, no to jest ich problem. Macie to mieć w dupie i tyle tak naprawdę, tak? No sorry. Chyba jeszcze nie macie już też 16 czy 20 lat, żeby się przejmować, wiecie, opiniami innych, nie? Ewentualnymi. Bo większość z tego się nie sprawdza. Fajne książki, zresztą każda książka mówi, psychologiczna, o tym, że 90%, nawet 95% tego, co my sobie wyobrazimy, w głowie się nigdy nie wydarzy. Przemyślcie sobie ostatni miesiąc, ostatni rok, pół roku i to, co chciałyście, żeby się wydarzyło, to czego bałyście się najbardziej. W jakichkolwiek dziedzinach waszego życia, czy w pracy, w domu i pomyślcie sobie, ile z tych rzeczy się wydarzyło. Prawdopodobnie żadna. Nie? Agata pisze, ja skończyłam smukłe ciało, slow fit, jestem bardzo zadowolona ze zmiany mojego podejścia. I jak zaczyna się zmieniać moje ciało? Teraz planuję silną biegaczkę, na zimę hantle 1. Super, bardzo się cieszę. Asia pisze, na mnie piłkarze patrzyli, jak się rozgrzewałam. No super, bo oni robią dokładnie to samo, tak? I aleluja. Daniel pyta, jak to jest u pana, czy jest u pana w zawodach, pytam z ciekawości. Jak to u pana jest, startuje pan? Nie, aktualnie nie startuję, dla zabawy czasami sobie startuję w jakimś triatlonie, czy w jakimś górskim biegu krótkim. Aktualnie przy małych dzieciach nie jestem w stanie inaczej. Bardzo ciężko mi zajęło, bo chciałem też być, tak jak większość z was, kiedyś... Chciałem mieć jakieś cele ambitne, chciałem, żeby było perfekcyjnie i to wszystko oczywiście nie wychodziło, tak? No i tak jak was uczę, nigdy tak nie będzie. I doszedłem do wniosku, że w mojej obecnej sytuacji teraz bardzo się cieszę, że trenuję, bardzo się cieszę, że jestem w akceptowalnej dla siebie formie, bardzo się cieszę, że wyglądam w akceptowalny dla siebie sposób. To jest bardzo ważne, co ja powiedziałem, akceptowalny, nie taki, jaki bym chciał. Bo w wieku 40 lat więcej już pewne rzeczy trzeba troszeczkę też zweryfikować, tak? I wyzbyć się tego, że chciałbym robić teraz jakieś Ironmany, jakieś biegi, nie wiem, ultra wielkie czy coś, bo to nie jest teraz ważne i nie jestem w stanie się teraz do tego w żaden sposób przygotować. I to jest znowu taka rzecz, której was często uczę, tak? To, że ja bym chciał, nie znaczy, że ja mogę to zrobić. Więc musimy sobie... Czasem przegryźć taką gorzką pigułkę, że nie da rady. No i teraz co? Nie da rady? No to mogę siedzieć na dupie i marudzić, że nie da rady. A mogę po prostu zmienić perspektywę. Czyli cieszyć się z tego, że tak, mam 40 lat, jestem sprawny, biegam sobie z dzieciakami, mogę sobie jutro wystartować w triatlonie, pojutrze w biegu i dalej ukończę go z uśmiechem na ustach. Jestem silny, wyglądam, nie wiem, każdy z nas pewnie ma troszeczkę próżności. Wyglądam spoko, tak? Szczególnie na tle 20-30-latków dzisiejszych. Jakby to jest dla mnie ważne. To jest dla mnie ważne, że ciągle jestem w procesie. Że ciągle jestem w procesie, że nie ma czegoś takiego, że ja chcę dobrze wyglądać, chcę schudnąć, to ćwiczę, a później nic nie robię.
Nie, cały czas ćwiczę. To element mojego dnia, mojego życia. Są okresy, kiedy dużo biegam. Są okresy, kiedy w ogóle nie biegam. Teraz na przykład w ogóle nie biegam. Totalnie w ogóle nie biegam. Nie chce mi się, jest zima. Postawiłem na siłę, na treningi siłowe. I jest mi z tym teraz idealnie. Moja sprawność, moja siła, moje ciało w ogóle nie pokutuje jakby za to, a wręcz nawet jest wdzięczne. I wszystko sobie trzeba przeorganizować w głowie, tak? Czyli wyzbyć się ambicji, których nie mogę wykonać, bo nie mogę, i nauczyć się cieszyć z tego, że mogę robić, mogę dbać o siebie, że na przykład idę na tenisa, to jestem, no nie, że najstarszy, a jestem w średnim wieku i jestem najsprawniejszy z tych wszystkich osób, które grają tam po 5-10 lat, tak? I to jest dla mnie też mega taka nagroda za to, że wiem, że robię dobre rzeczy. Wiem, że idę w dobrym kierunku. Tak? Czy jak grałem jeszcze 3 lata temu w lidze w kosza amatorskiej, takich nazwijmy to 40-latków, to wszyscy się bali meczów z 20-latkami. Bo Jezu, oni nas zabiegają, Jezu, oni są tacy szybcy. A ja mówiłem, zarąbiście, dawać mi ich tutaj, będę za nimi biegał. Tak? I tak, byłem wtedy z siebie dumny, że jestem w takiej formie, że mogę sobie na to pozwolić, tak? Pomimo, nazwijmy to, jakiegoś tam wieku. I to chcę też wam przekazać, żebyście też na to tak sobie patrzyły, a nie tylko pod kątem właśnie jakichś tam startów, że czasem są okresy, gdzie zwyczajnie trzeba się z tego cieszyć i zwyczajnie w tym trwać. I tyle. Dobra. Znowu wywód. Bożena pisze, a jeszcze z pytaniem, bo jak robię interwały na zewnątrz, w terenie, to mój maks jest o wiele lepszy niż maks na bieżni. Czy to jest normalne, czy coś nie tak? Ciężko powiedzieć, wiesz. Bieganie na bieżni, no pamiętaj, że też masz mniej tlenu, jak biegasz na bieżni, biegasz w jakimś miejscu zamkniętym. Może jakieś ukształtowanie terenu też być, jest wiatr, tak? Nie patrz totalnie na to. Nie biegamy interwałów na czas, nie biegamy interwałów na dystans, nie biegamy interwałów na tempo, biegamy interwały na intensywność. I tyle, ok? Asia pisze, myślę też, że niechęć ukazania się innym wynika z tego, że boimy się, że jak się poddamy, czy nie ukończymy planu, to wtedy otoczeniu damy pożywkę do szyderstwa, czy odczucia, że znowu poległam. Myślę, że część kobiet też ma takie podejście. Tak, okej, okay, ale kto będzie robił szyderę? Osoby, które nigdy nie próbują. Zobaczcie, Jordan kiedyś powiedział, przegrałem w karierze 300 meczy, ale dlatego byłem mistrzem. Tak? My się wszyscy uczymy na porażkach, my się wszyscy uczymy na tym, że się potykamy. Nie potyka się tylko ten, kto nic nie robi. I ta osoba, jak jej dzisiaj powiesz, czemu nie ćwiczysz, ona powie, nie mam czasu, nie chce mi się, to nie dla mnie, ona za rok też nie będzie ćwiczyć i wtedy ona sobie powie, miałam rację, nie miałam czasu, to nie dla mnie. I ona sobie będzie przyznawać rację, tak? A ty się potkniesz, wstaniesz, tak? O to chodzi, sport też uczy charakteru, tak? Dobra. Olga pisze, klepałem kilometry przez wiele lat, myślałem, że poprawa życiówki na 5-10 km u mnie już nie ma szans, a tu jednak zaskoczenie nieplanowane, życiówki po silnej biegaczce, po wzmocnieniu ciała. Przede wszystkim bardzo różni się to, czy klepiemy kilometry, czy trenujemy, tak? I tu nie chodzi o to, że trening jest zarezerwowany dla jakichś tam zawodowców, bo to totalnie nie o to chodzi. Zawsze powtarzałem, nie liczy się to, ile trening trwa, tylko to, co na nim robisz. Dobra. Asia pisze, ci, którzy mają idealnie, płacą za to bardzo wysoką cenę. Przede wszystkim, zobaczcie, każda z was kiedyś była na diecie, prawdopodobnie, statystycznie, tak? Każda z was na świecie kiedyś powiedziała sobie, od stycznia trenuję, od poniedziałku nie jem słodyczy, czyli stwarzaliśmy sobie pozory idealności, chcieliśmy, żeby było idealnie. I każda z was, założę się teraz, po jakimś czasie poległa. Bo się nie dało. Zwykłym się nie dało. Psychicznie nie daliśmy rady, mentalnie nie daliśmy rady, fizycznie nie daliśmy rady. Nie ma czegoś takiego, że będzie idealnie. Tak jak nie ma idealnych treningów. Będą treningi do dupy, będą treningi takie, gdzie rozpierdzielisz system. Będą takie, że po prostu wyjdziesz i powiesz, no dobra, zrobiłam. No i super.
To nie są fajerwerki, to nie jest, wiecie, cyrk na kółkach, gdzie wszyscy ty masz wrócić, wszyscy mają ci brawo, pić, ty sobie, jest, super, zrobiłam. To jest robota, którą trzeba zrobić. Proste. Tyle. Alexis pisze, pamiętam moje pierwsze tygodniki, trałem się po krzakach, żeby się rozgrzać. Teraz mam to w szerokim poważaniu i rozgrzewam się tam, gdzie akurat stoję. Wcześniej nie wyobrażałem sobie treningu bez zegarka czy muzyki. Teraz idę, robię swoje i wracam. Myślenie przestawiło się o 180 stopni. Nie mam też wyrzutów sumienia, że jestem chora i muszę odpocząć. I teraz zobaczcie, to jest to znowu, o czym ja mówiłem. Czyli znowu zbudowanie środowiska, waszej wiedzy, też waszej mentalności, waszej świadomości, tak? Przeorganizowanie troszeczkę tego. I dzięki temu, zobaczcie, co się dzieje, tak? Gdybyśmy my tylko bazowali na wynikach, na efektach, to gwarantuję wam, że połowa z was pewnie by nawet przy pierwszej rozgrzewce gdzieś tam coś się potknęłaś, tak? Gdzie nie zrobiłaś tak, byś chciała, to byście gdzieś przerywały, byś powtarzały jeszcze raz, tak? Byście miały wyrzuty sumienia. Ktoś zjadł chipsy, to by zaraz, Jezus, ja żarłam chipsy, tak? Nie schudnę. Dobrze wiecie, że to tak nie działa. Czyli przeorganizowaliśmy całe środowisko, tak? Po to, żeby to wszystko było przyjemne i to się działo przed, znaczy obok, tak? Dobra. Idziemy dalej. Szukam tutaj, co... Dobra. Basia pisze, biegam już 5 lat, kilka dych i 3 półmaratony osiągnięte, ale w pewnym momencie waga stanęła, stanął trener na mojej drodze i wiedziałam, że muszę tu się zatrzymać i spróbować coś innego. Wykupiłam trening, bieganie jędrne ciało i ruszyło. Widać efekty, choć ciężko słucham ciała. Jeśli nie daję rady zrobić 6, to robię 4. Jestem dumna. Słuchajcie, to nie jest tak, że to jest znowu to, o czym ja mówię. Jeżeli mamy trening i na przykład jest napisane, zrób od 4 do 6 interwałów, to wy traktujecie po prostu jako za sprawę honoru, że trzeba zrobić 6. Jak zrobię 4, to ja pierdolę, zrobiłem 4, jestem słaba, nie dałam rady. Inne na pewno zrobiły 6, co ze mną jest nie tak. I w głowie po prostu jest taki blow, tak? Wybuch, kortyzol po prostu, poziom stresu, zaczyna iść w górę. Nie, kurna, zrobiłaś 4, zrealizowałaś trening. Na treningu jest napisane, nie jest napisane, zrób 6, a jak będziesz słaba, to zrób 4. Nie, jest napisane, zrób od 4 do 6. I tyle. 4, zrobiony trening. No i gdy zrobiła 3, też jest to w jakimś tam stopniu zrobiony trening. Nie ma, że lepiej, gorzej. Widzicie, znowu, część z was dalej jeszcze ma taki myki, że gdzieś tam myśli lepiej, gorzej. Wszędzie lepiej, gorzej, tak? Albo takie są posty często, wasze pierwsze były, osoby, które zaczyna. Zrobiłam tak, ale mogłam lepiej. Ale czuję, że mogłam lepiej. No szkurna, gdybyś mogła lepiej, to byś zrobiła lepiej, no proste. W danej chwili, w danym czasie zrobiłaś tyle, ile mogłaś. Gdybyś mogła zrobić lepiej, to byś zrobiła lepiej. Proste. Mamy coś takiego jak dyspozycja dnia, drogie panie. I ona też rzutuje, tak? To czy się wyspałaś, jaki masz poziom stresu, co jadłaś wczoraj, przedwczoraj. To wszystko może rzutować na twój dzisiejszy trening. Ania pisze, właśnie za to ci dziękuję, że nauczyłeś mnie odpuszczać i rezygnować. I tu od razu mówię rezygnować, nie bo, że mi się nie chce i boli mnie paznokieć, to już mówię ja trener, tylko rezygnować naprawdę, kiedy sprawy są jakieś poważne, tak? Dalej Ania pisze, dzięki temu wciąż tu jestem, trenuję kiedy mogę i nie zarzuciłam tego w stanie frustracji. Spokojnie dostosowuję aktywność do możliwości i jest mi z tym bardzo dobrze. No i aleluja, super Aniu. Halina pisze, moja koleżanka robi już któryś rok poranne truchtanie raz w tygodniu w niedzielę. Przychodzą osoby, które normalnie nie trenują, nie biegają, ale może chciałby zacząć, a chcą zobaczyć, jak to jest. Tempo konwersyjny wokół jeziora, sporo osób uczestniczy. Super. Witaj najlepszy trenerze, witam podopieczną najlepszego trenera, Agnieszka. Basia pisze, spadły mi z wagi nogi i biodra, ale jak ważysz same nogi, że ci z nogi spadły z wagi, czy spadłaś z wagi, bo nie kumam.
Sorry, taki żart prześmiewczy. Ale brzuch słabo, więc pomyślałem, że trzeba włączyć też inny trening. Wykupiłem smugę ciała, czy to trenerze poprawi, że będę miała płaski brzuch. Przede wszystkim brzuch schodzi na końcu, tak? Musicie sobie pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest. My byśmy chcieli, żeby nasze ciało było zaprogramowane. Czyli w momencie, kiedy kupuję plan, to ten plan ma sprawić, że mój brzuch będzie mniejszy. A tymczasem, gdzie tracisz tkankę tłuszczową? Gdzie będziesz tracić? Tracisz na całym ciele. Możesz stracić na szyi, na plecach, na nogach, na pośladkach, na brzuchu. Zawsze będziemy schodzić, to wszystko będzie schodzić na końcu. Nie ma czegoś takiego, jak ktoś mówi, to jest to totalne kłamstwo. Ten plan, ten trening, to jest spalanie brzucha. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, ja z tym strasznie walczę. Tak, brzuch troszeczkę robi się też w kuchni. No niestety, jeżeli chcecie mieć ponadprzeciętne efekty, musimy też się zainteresować jedzeniem. Tak? To nie jest tak, że wskoczę na plan i on załatwi za mnie całą robotę. Możliwe, że załatwi, bo możliwe, że jecie w miarę spoko, tylko brakuje wam jakiegoś tam kropki nad i. Ale możliwe, że totalnie nie ogarniacie jedzenia. Wiecie, jecie codziennie 3 kebaby, 3 paczki chipsów. To tutaj nieważne, jaki plan zrobisz, no z tymi efektami będzie gorzej. Tak? Tak samo, jeżeli słabo śpimy i tak dalej, więc musicie pamiętać, to może brutalnie zabrzmi, ale im bardziej chcemy osiągnąć coś, czego teraz dotychczas nie mieliśmy, tym więcej musimy od siebie dać. I to niekoniecznie dać w postaci treningu, tylko też w postaci tego, na co na to wszystko wpływa. Tak? Więc tak, zawsze trening siłowy będzie dawał tutaj bardzo dobre rezultaty. Zawsze. Ale brzuch będzie spadał na końcu, bo nasz organizm, co zależy, na czym zależy naszemu ciału? Nie na tym, żeby się odchudzać, tylko na tym, żeby przetrwać. Tak? Więc on będzie gromadził gdzieś ewentualną tkankę tłuszczową właśnie w brzuchu i jako ostatnią będzie ją spalał. Więc to wszystko jest proces. Ktoś ma 2 kg nadwagi, 3, u niego to zajmie parę tygodni. Ale jak ktoś ma, wiecie, 10-20 i hodował to 10 lat i nie ma podstaw odżywiania, no to u niego to nie zajmie 8 tygodni. No nie ma co się oszukiwać. Ja wam nigdy nie mówiłem, że tak jak wszyscy mówią, że ten plan, 4 tygodnie, płaski brzuch, brazylijskie pośladki i wszystko. To wszystko są procesy. U każdej z was będą szły inaczej, ale im bardziej jesteście świadome, im bardziej tkwicie w procesie, tym zbudujecie solidniejsze fundamenty i nie będziecie mieć żadnego efektu jojo, żadnych innych takich rzeczy, bo nie po prostu, bo budujecie silne ciała, tak? Bazujemy tu bardziej na zasadzie takiej rekompozycji waszej sylwetki. Okej? Okay? Mam nadzieję, że to ma sens, co napisałem. Tak, ale kurs Slow Fit bardzo dużo, tak jak Kasia mówi, tutaj rozjaśnia, tak? I tak naprawdę pomaga pozbyć się tego, bo z doświadczenia wiem, że na kursie Slow Fit połowa ludzi, co jest na kursie Slow Fit, je za mało. Paradoksalnie. Je za mało albo uważa, że jest na diecie, a nie jest na diecie. Zresztą po co być na diecie? Szkoda życia, żeby być na diecie. Nie lepiej chyba zrozumieć tego wszystko, jak to działa i po prostu zbudować trwałe fundamenty, nie? Ale przecież zapomniałem dodać, że w pierwszy raz w życiu w ramionach mam więcej tkanki mięśniowej niż tłuszczowej i ogólnie ładna sylwetka się kształtuje. Na grupie było pytanie o treningi z Hashimoto, insulinoopornością. Dziewczyny też choruje, a trenuje i czuje się, jakbym była zdrowa. I sylwetka naprawdę się zmienia. Powoli, ale się zmienia. Wagowo spadło mi od lipca 5 kg, ale chyba z 15 cm z brzucha. Tak jak mówię, waga nie będzie tu dobrym wyznacznikiem, bo trenujecie. I jak trenujemy, zachowują różne procesy zachodzą w naszym ciele. Tak? Jeżeli chcemy zgubić samą wagę, no to możemy leżeć na kanapie, jeść mniej i to się tam plus minus będzie działo. Tak? Ale tutaj budujecie też silne ciała, pracujecie na swoim metabolizmie i też to też będzie odzwierciedlać się w wadze, ale będzie bardzo widoczny już w centymetrach, które będziemy tracić. Tak, i a propos chorób, pamiętajcie, co się teraz dzieje. Zobaczcie, połowa, jak mniej więcej osób jest chorych. Mamy choroby cywilizacyjne. Dlaczego mamy, i teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego mamy choroby cywilizacyjne? Z 3 powodów. Pierwszy wynika z drugiego troszeczkę. To my coraz więcej siedzimy. Jeżeli coraz więcej siedzimy, to coraz mniej się ruszamy. Drugi, mamy coraz więcej stresu. Trzeci, mamy gówniane jedzenie. Ale z drugiej strony mamy coraz to lepszy dostęp do fajnego jedzenia. Więc jakby to są 3 rzeczy, o których trzeba troszeczkę bardziej zadbać. I tyle. I większość rzeczy można załatwić nie tabletkami, tylko właśnie tymi 3 rzeczami.
Gosia pisze, u mnie brzuch spadł pięknie na drugim planie. Daniel pisze, fajnie się pana słucha, dziękuję bardzo. Dobra. Ania pisze, hejka, po planie bieganie dla ciała, robię bieganie handle 1, bardziej mi podpasował niż silna biegaczka. Zakupiłem teraz bieganie handle 1 i 2 i dwa plany handle. Czy może być tak przez zimowe miesiące? Oczywiście, że może być. Oczywiście, że może być. Musicie pamiętać jedno, tak? Generalnie to wszystko jest, ja to tak zbudowałem, że jaką drogę byście nie obrały, wy będziecie się rozwijać. Okej? Okay? Jaką drogę byście nie rozwijać, ma to sens. Dobra? Nie ma sensu natomiast skakanie takiego z planu, że raz robię to, raz tamto, tu mi się nie podoba, to robię następny, łączę plany. To są największe grzechy, ale o tym już wiecie, nie? Przepraszam za katar. Dobra, słuchajcie, ostatnie pytanka, mamy godzinkę. Przypominam jeszcze, że od dzisiaj do niedzieli, do godziny 21 jest promka na wszystkie plany treningowe plus Slow Fit, tak? Plus webinary Slow Fit. Macie kod zniżkowy promka. Trzeba wpisać na albo stronie borkowskiadam.pl i plany nie mają terminu ważności. To jest bardzo ważne. Jeszcze nie mają. Więc warto kupić sobie na zapas, tak? Bo można je robić i kiedy zaczynać, kiedy się chce. Nie ma czegoś takiego, że one znikają. To jest pierwsza ważna rzecz, więc możecie sobie nawet kiedyś je tam powtórzyć, tak? I no, i tyle. Dobra, jedziemy dalej. A Natalia pisze, super podejście trenerze, duży czuję w grupie, a więc zaczynam. No i klasa, no i o to chodzi. Dobrze, słuchajcie, ostatnie jakieś pytanka, jeżeli ktoś ma, tak, bo będziemy już powolutku kończyć. Mamy godzinę porad live. Zajrzałem sobie właśnie na maila i to też jest niesamowite, bo promka była ogłoszona dzisiaj o 8, mamy 10 i już 100 z Was, 100 z Was, wow, 100 z Was zakupiło kolejny albo swój pierwszy plan treningowy. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie kolejny plan treningowy, to oczywiście na Waszym koncie, na platformie pojawia się kolejne okienko z kolejnym planem, a jeżeli kupujecie swój pierwszy plan treningowy, to wszystkie dane przychodzą na maila. Może się zdarzyć, że one przychodzą gdzieś tam do folderów spam, powiadomienia, oferty, więc zajrzyjcie też tam, ok? Jeżeli by ktoś czegoś nie znalazł, to napiszcie do mnie, to jest internet, czasami coś gdzieś zniknie, czasami ktoś jakąś literówkę zrobi, to są normalne rzeczy, ja wtedy wszystko naprawię, tak? Ewentualnie, jeżeli trzeba, albo podam. Dobra, idziemy dalej. Hania, przesłuchajcie, w związku z tym, że kilka tygodni nie było live'ów, musimy nadrobić zaległości, serduszka dla domu. Jak kilka tygodni nie było? Nie było? Tydzień temu na pewno nie było, ale dwa tygodnie temu chyba był live. Tydzień temu nie było, bo byliśmy na urlopie pierwszy raz, z dzieciakami pojechaliśmy, także udało się wszystko i fajnie, więc jestem też, oprócz kataru i jakiegoś tam podrażnionego gardła, też jestem dosyć bardzo wyczyszczony, nazwijmy to, w głowie i super. Aleksis pisze, ja kupuję hantle 3 i silną biegaczkę 3 i hantle. Viola pisze, czy będą hantle 3. Zobaczymy. W tym roku już nic nowego nie uda mi się zrobić. Będzie powstawała platforma z kursów edukacyjnych, tak? Więc będzie dużo, dużo materiałów, dużo kursów edukacyjnych. Może jakieś e-booki zacznę tutaj tworzyć, tak żeby się też jak najwięcej wiedzy miały, która po prostu w praktyczny sposób polepszy Wasze treningi, polepszy Wasze funkcjonowanie w społeczeństwie, nazwijmy to, w życiu, tak, w jedzeniu. Na tym się chcę skupić, bo uważam, że tak jak mówię, nie będziecie ze mną pewnie trenować do końca życia, ale chcę, żeby ta cała wiedza, którą tu zdobędziecie i te efekty, którą zdobędziecie, żeby się do końca życia miały, tak? I to jest dla mnie mega najważniejsze, czyli nie patrzę tu i teraz, tylko chcę, żebyście się rozwijały po to, żebyście mogły czerpać z tego, co się dowiecie na długo, na dłużej. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za udział. Jeżeli będą oczywiście jakieś pytanka, to będziemy, to piszcie do mnie, tak, czy na maila, na stronie internetowej borkowskiadam.pl jest formularz, tam możecie zadać pytanie i tyle, bardzo Wam dziękuję za udział, także pozdrowienia, do zobaczonka, miłego dzianka, hej.